To nie środek lasu, a środek gminy. Suchy las. Na stojącym na ulicy Firmowej maszcie telekomunikacyjnym pojawiło się urządzenie do odstraszania ptaków. Tyle, że straszy raczej okolicznych mieszkańców. To jest taki pisk, to jest taka kompilacja różnych dźwięków, ale spośród tych dźwięków najgorszy jest ten pisk, który się najczęściej powtarza i on jest taki, no niestety, wdzierający się w uszy. Jak mówią mieszkańcy, na pojawiający się co kilka minut hałas nie pomaga zamykanie okien ani leki na ból głowy. Dlatego skargi zaczęły płynąć do urzędu gminy. Pod koniec zeszłego tygodnia otrzymaliśmy taką informację od mieszkańców, że takie odgłosy tworzące pewien dyskomfort dla mieszkańców się zdarzają. Głosy mieszkańców skarżących się na odgłosy z głośników gmina przekazała do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, bo to właśnie ono ma narzędzia, aby ten głośny problem rozwiązać. W pierwszej kolejności musimy ustalić, kto jest właścicielem tego urządzenia. W momencie, kiedy to zostanie ustalone, nałożony zostanie na właściciela tego urządzenia obowiązek zlecenia badań dotyczących poziomu hałasu. Tyle, że właściciela urządzenia ustalić nie jest łatwo. Firma, obok której stoi maszt, informuje, że ten teren nie należy do niej, a o instalację takich odstraszaczy nie prosiła. Firma wystąpiła do operatora telefonii komórkowej ze skargą na straty finansowe spowodowane przez siadające na maszcie ptaki. Wybór metody działania nie jest od nas zależny i decyzje te nie były przez nas podejmowane. Operator telefonii komórkowej także informuje, że urządzenie nie należy do niego. Z kolei właściciel masztu prosi mieszkańców o cierpliwość w zweryfikowaniu sprawy. Jak tłumaczy ornitolog, tego typu urządzenia występują w wielu miejscach, w których ptaki nie są mile widziane. Bazuje na takim pomyśle naturalnym, czyli że ptaki boją się swojego drapieżnika i przed nim uciekają. No jak się go mogą bać? No albo żywego, czyli tutaj się wykorzystuje działalność ptaków drapieżnych i sokolników, albo właśnie spuszcza się te głosy. Po wpłynięciu do Starostwa Powiatowego skarg od mieszkańców, odgłosy nagle stały się cichsze. Nawet pomimo ściszenia to nie przyniosło takiego efektu, żeby ten dźwięk był niesłyszalny. Obawiam się, że osoby mieszkające bliżej, w bardzo bliskiej okolicy tego masztu, niestety ten dźwięk będą słyszały nadal. Jak informuje Starostwo Powiatowe, projekt budowy masztu nie przewidywał montażu takiego odstraszacza ptaków. Nikt też nie pytał urzędników o to, czy można takie urządzenie zainstalować. Bartłomiej Lis, Puls Dnia.